Tematyka gender była również obecna podczas spotkania posłanki Elżbiety Witek z mieszkańcami Jawora. Gender jest bardzo niebezpieczny i to niestety wchodzi już do Polski i niestety wchodzi do szkół podstawowych i do przedszkoli. Ja tylko powiem, że w tej chwili jesteśmy na etapie opiniowania regionalnych programów operacyjnych na Dolnym Śląsku, zresztą w całej Polsce to się odbywa. I całą sprawę jak gdyby zainicjował nasz europoseł pan profesor Ryszard Legutko, który zwrócił się z pytaniem do minister rozwoju regionalnego pani Bieńkowskiej, czy z pieniędzy unijnych będą finansowane programy, w których będzie promowanie ideologii gender. I w odpowiedzi uzyskał informację, że owszem, wszyscy beneficjenci programów unijnych, ja odczytam tylko jeden fragment, że beneficjenci funduszy unijnych w realizowanych przez siebie projektach będą zobowiązani do zapewnienia rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek dyskryminacji lub promujących równe traktowanie wszystkich uczestników projektu bez względu na posiadane przez nich cechy społeczno-kulturowe. A cechy społeczno-kulturowe to jest nic innego jak gender. Krótko mówiąc, mamy trzy płcie: męską, żeńską i właśnie gender. My się z tym nie zgadzamy, dlatego protestujemy. Wielu rodziców nawet nie wie o tym, że oddając dziecko do przedszkola bezpłatnego, tak zwanego przedszkola równościowego czy małego przedszkola, a w Polsce jest w tej chwili, z tego co pamiętam, ponad 80, nie wiedzą o tym, że raz na jakiś czas, ale systematycznie, takie zajęcia równościowe, gdzie dziewczynki mają się wcielać w rolę chłopców, chłopcy w rolę dziewcząt, gdzie znikają zabawki charakterystyczne dla dziewczynek, czyli lalki i samochody dla chłopców, pojawiają się zabawki typu klocki, puzzle, które nie będą utożsamiane z określoną płcią, gdzie mówi się o panu czerwonym kapturku, czyli płci męskiej, kopciuszek też występuje jako chłopiec. No to jest naprawdę niszczenie psychiki dziecka, to jest indoktrynacja małych dzieci i to może pozostawić na nich potem ślady, które będą nie do zlikwidowania. Dlatego tak bardzo uczulamy rodziców na to, żeby się interesowali tym, jaki program realizowany jest w ich przedszkolu, jakie programy realizowane są w szkołach.